Gimnazjalista Darek Zatoński razem z kolegą wymyślili kolejny żart, który ma wyśmiać przeprowadzone w szkole zajęcia z pierwszej pomocy. Już nas nie ma. Dobra, spokojnie na ludziku, nie przeszkadzamy. Bawcie się dobrze, chłopaki. Tak, już, już zamykam. Dobra, nie nagrywam. Już? Nagrywasz? No. Jest? Dobra. Ketchup. Jest, ketchup, jest. Jest, jest ketchup. Dobra. Tutaj. Okej, okay. Teraz jeszcze tutaj. Do toalety wchodzi Wiktor Matusik. Widząc leżącego Darka, Osiłek od razu wpada w panikę. Boi się, że zostanie oskarżony o pobicie gimnazjalisty. O ja... Ja, jaka... Jaki ty, no... Świetnie wyszło, świetnie. Pokaż. Patrzcie. Darek jest zachwycony nakręconym filmikiem. Licealista nawet nie próbował mu pomóc. Jego plan wyśmiania zajęć z pierwszej pomocy udał się więc w 100%. Chłopak chce teraz rozpowszechnić film i dzięki temu zyskać uznanie uczniów całej szkoły. Ej, młodzi, chodźcie tutaj, chodźcie. Patrzcie. Ja wam pokażę, patrzcie się. Patrzcie, jaki wojownik. Na szkolny bruzli. Patrzcie, jaki szkolny popek, ty. O, taki odważny jest. Co za... Pa. Jak się mówię, ale spełniał! A jak się daruje, Jezus Maria, krew! A ja go jeszcze tydzień temu widziałem, jak bez koszulki chodził po boisku i się chwalił tymi mięśniami swoimi przedlaskami. Czekaj, Magda, pokażę jej to. Magda, Magda! Co? Patrz. Nie chcę z tobą rozmawiać, ale musisz. Magda. Daj mi spokój! Magda, patrz! Co chcesz, patrz. W ogóle? Zobaczysz, jaki jest heroiczny twój chłopak. Mhm. Zobacz. Popatrz. Magda jest w szoku, widząc filmik, ale udaje, że jej to nie obchodzi. Tak naprawdę jest zaskoczona zachowaniem Wiktora, który nie potrafił udzielić pierwszej pomocy. Tak, może pobiegł po pomoc. Dobra, daj mi spokój. Nie, stój. Nie pobiegł po żadną pomoc, tylko wystraszył się i nikt nie przyszedł do łazienki przez całą przerwę, a czekaliśmy. Nikt. No, rozumiem. Widocznie jest tak samo kumaty jak ty. O, nie, 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 ty byłaś z nim w parze. Usta, usta, te daj sprawy, mi spokój, musisz coś nie chcę wiedzieć. To rozmawiać. O, lecił. Wkurza mnie Darek i jego kretyńskie żarty. Jak nie obchodzi go kurs pierwszej pomocy, to chociaż niech nie robi sobie z tego jaj. Wiktor zachował się słabo, ale to wcale nie oznacza, że uczenie się pierwszej pomocy jest bez sensu. Darek film ze szkolnej toalety natychmiast umieścił w internecie. Wiktor Matusik, który nieświadomie stał się bohaterem żartu, właśnie się o tym dowiedział. Ty, widziałeś ostatnio ten filmik? No, ten pajac wrzucił go u siebie na fejsie. Co ty gadasz? Pokaż. Zaraz ci pokażę. To dawaj. A cię... No, daj mi spokój. Od razu wiedziałem, że to jest beka. No, jakoś na filmie tego nie widać. No, ja ci mówię, że tak było. Dobra. No. Może mieć gorszy dzień. Może. Rozumiem, nie? Nie ma problemu. O Jezu, matko, krew! Krew! Dobra, luzuj, gówniarze. Zostaw, nie będziesz się przejmował. Ten Zatoński będzie latał. Zobaczysz, dorwę go. Uspokój się, napij się wody. Nie ma się czym przejmować. Jasne, że nie wiedziałem, że ten palan Zatoński to nagrywa. Ten filmik teraz szoruje po całej szkole i wszyscy mają ze mnie wylew. Nie daruję debilowi. Maria Borkowska cały czas nie wie, który z uczniów, Oskar czy Ignacy, wystawił dziewictwo 18-letniej uczennicy na aukcji internetowej. Nauczycielka chce w końcu poznać prawdę i dlatego postanowiła doprowadzić do spotkania obu nastolatków. Proszę, panowie. Antosiu, poczekaj tutaj, dobrze? Ignacy twierdzi, że to ty wystawiłeś swoją dziewczynę na aukcję. To jest poważny zarzut. Powiedz mi, czy masz coś do powiedzenia na ten temat? Wiesz co, Ignacy, swojego kumpla tak sprzedać? Naprawdę, nie spodziewałem się tego po tobie. Przepani, tylko tyle, że to on rzucił Antosię na aukcję. Ja nie mam z tym nic wspólnego kompletnie. Co? Co ty takiego powiedziałeś? Panowie, spokojnie, proszę! Ignacy jest zszokowany tym, że Oskar tak bezczelnie kłamie. Tego się nie spodziewał po swoim najlepszym przyjacielu. Spokojnie. Ty idziesz na lekcję, a z tobą porozmawiamy i zaraz zadzwonimy po rodziców, dobrze? Proszę, idziesz. Proszę bardzo. Co jest, myśl? Gnoju. Co jest? Skąd Ignacy wiedział, no wiesz.
Wiesz co, to wszystko to jest moja wina. Wczoraj, jak wyszła się do mnie, Ignacy był u mnie, wiesz, byłem pijany i mogłem mu coś wypaplać po prostu. No ale dlaczego on to zrobił? Wstawił moje zdjęcie do internetu, napisał moje nazwisko, oskarżył ciebie. No wiesz, też jestem zdziwiony, szczerze powiedziawszy. Znam go już tak długo, nigdy bym się po nim czegoś takiego nie spodziewała. Wiesz, może był zazdrosny. O co? No, jak to o co? O ciebie. I dlatego wrzucił takie syfiaste ogłoszenie do internetu. W takim razie jest nienormalny. Oj, Tosia. Nie wiedziałem, że Oskar jest taką szują. Współczuję Tośce, że zakochała się w kimś takim. Pieprzony kłamca. Najgorsze jest to, że Tośka jest na mnie wściekła. No ja chciałem tylko pomóc. Teraz to już nie ma u niej żadnych szans. No głupio wyszło z tym Ignacym. Co innego miałem zrobić? Musiałem jakoś chronić swój tyłek. Mnie na Tośce zależy, a on to jakoś przeżyje. Wiktor jest wściekły. Nie zamierza darować Darkowi, że został przez niego ośmieszony. Laska, wypadł. Już. A nie, nie macie, nie ma. Już, już. Nie macie. A ty co? Czekaj, film. Poczekaj. O co ci chodzi? Jak to, o co? Coś rzucił na fejsa, a? No sorry, ale to filmik taki nowy. Ale w gówno mi to obchodzi, stary. Masz to usunąć, tak? Ale to beka jest. Weź, ziomek. Jaka, jaka beczka, człowieku? Ogarnij się. Co, ale... pół szkoły to widział, tak? Ale więcej dystansu ale do siebie. Ale to dystansu, człowieku, ty masz no, to usunąć, tak? Weź, dobra, lekcje są. Ty. Wiktor widzi krew. Przerażony chłopak po raz kolejny wpada w panikę. Biegnie na portierni, ale woźnej nigdzie nie ma. Nastolatek wie, że dopiero zaczęły się lekcje, więc minie sporo czasu, zanim ktoś znajdzie Darka. Dlatego postanawia uruchomić alarm przeciwpożarowy. Wiktor, co ty tu robisz? Ty włączyłeś alarm? Tak, niechcący, nie wiem, ale jak to było. Ale ty rozmawiaj później, Darek, muszę ja to wyłączyć. Ja naprawdę nie chciałem. To jest niemożliwe. Alarm spowodował chaos w szkole. Uczniowie rozchodzą się po korytarzach. Kilku z nich wchodzi do szkolnej szatni. No, nieźle ci udało. Ty patrz, ktoś tam leży. Ej no, ten debil Zatoński. Pewnie znowu chce kogoś szukać. Co na luźniku, przecież znowu sobie robi żarty. Zatoński. Gdzie jest ta kamerka? Gimnazjaliści nie mają pojęcia, że Darek jest poważnie ranny. Myślą, że to jego kolejny żart. Darek. Darek. Ale on się nie rusza. No, wprawiony już jest chłopak, ej. Niezły jest, a nie drgnie. No, gdzie jest ta ukryta kamerka? A co, chcesz zagrać film? Do szatni wchodzi Magda Hajduk. Dziewczyna od razu widzi, że to nie jest kolejny żart Darka. Coś tu ma parcie na szkło. Nie widzisz, kretynisz, to prawdziwa krew? Chłopak oddycha. Jego puls jest wyczuwalny. Magda zauważa ranę z tyłu głowy. Wie, że w takim przypadku rannego nie wolno ruszać. Dlatego natychmiast wzywa pomoc i usztywnia mu szyję. No co się patrzycie? Co tutaj się dzieje? Darek? Darek oddycha. Ten to jest wyczuwalny, ale jest nieprzytomny. Ruszaliście go? Nie, nie. Dobrze, powiedz, miał drgawki? Nie. Na szczęście. Dobrze, Maciu, biegnij do sekretariatu i dobrze. Niech zadzwonił po pogotowie i przynieś mi od higienistki jałowe patrunki, dobrze? Dobrze, dobrze. Kochani, proszę, rozejdźcie się. Co to za zbiegowisko? Oskar chce porozmawiać z Ignacym. Cały czas nie widzi nic złego w swoim zachowaniu. Stary, jesteśmy kurwami, porozmawiajmy. Nie rozumiesz, że mogą mnie wywalić ze szkoły? No a co innego miałem powiedzieć? Już Tośka by od razu ze mną zerwała i miałaby rację. No dobra, i tak mi uwierzyła, no. Bo jesteś mega kłamcą. Wszystko słyszałam, Oskar. Ale co słyszałaś? O co chodzi? Co jest, kotku? O to, że jesteś świnią. Co ty robisz? Nie zbliżaj się do mnie. No dobra, wiem, przepraszam, zrobiłem głupotę, no slałem się i narobiłem głupot, no. Jesteś zwykłym kretynem, wiesz? Mam w dupie twoje przeprosiny. Ignacy, proszę cię, wyślij coś powiedz. Spieprzyj. Tośka. Żałosny jesteś. Cieszę się, że między nami do niczego w ogóle nie doszło. No ale porozmawiajmy, wytłumaczę ci wszystko. Jeszcze będziesz się z tego śmiała. Tośka, pogadajmy. Oskar to największa porażka mojego życia. Ściemniasz do kwadratu. Naprawdę go kochałam, a on potraktował mnie jak zwykły przedmiot. Nigdy mu tego nie wybaczę. Do szkoły przyjechała karetka pogotowia. Stan Darka poprawił się. Nastolatek jest już przytomny. Jakąś padaczkę albo coś takiego? Nie, nie, nie. Jest zdrowy, nie ma żadnej alergii, także wszystko jest w porządku. Stabilizuj głowę. Poczekaj chwilę, czy jakaś rana na głowie? Ale nie wygląda groźnie, to patrzymy w karetce. Będziemy potrzebowali danych chłopaka. Dobrze. Trzymam, stabilizuję. Okej. A gdzie go zabieracie, żebyśmy mogli rodziców powiadomić? Do szpitala na Biskupińską. Okay. Dobrze, Patris, możesz w sekretariacie zajmować się. Oczywiście, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Darek, Darek, powiedz mi w końcu, co się stało. Zwykły wypadek, proszę pani. Potknąłem się i uderzyłem o tą cholerną ścianę. Uwaga, delikatnie, na lewą stronę. Darek, zdajesz sobie sprawę, że gdyby nie Magda, to może już byś nie żył? Dzięki, Magda.
Okej. Bardzo wyszedłem na kretyna. Wiesz, Darek, z grzeczności nie zaprzeczę. Ale po prostu mam nadzieję, że teraz zrozumiesz, że kurs pierwszej pomocy jest bardzo ważny. Już zrozumiałem. Darek, spokojnie już. Wszystko będzie dobrze. Przygotuję nasze. Gdyby nie kurs pierwszej pomocy, na pewno nie umiałabym pomóc Darkowi. W pierwszej chwili, jak go zobaczyłam, myślałam, że kolej sobie znowu robi kretyńskie żarty. No, ale jak spojrzałam na jego głowę, to wtedy już wiedziałam, że to prawdziwy wypadek. Oskar przyznał się w końcu, że to on po pijanemu wystawił na aukcję dziewictwo Tośki. Do szkoły zostali wezwani jego rodzice. Dyrektor szkoły informuje ich właśnie o karze, jaka spotka ich syna. Tymczasem Ignacy próbuje przeprosić Tośkę za to, że nie powiedział jej od razu o zachowaniu Oskara. Wiesz, mogłem ci wcześniej o tym wszystkim powiedzieć, zaraz na początku. No przecież ten gościu mógł ci zrobić krzywdę. No masz rację, powinieneś mnie uprzedzić. Wiesz, Oskar to jest skończony debil. Że ci zrobił coś takiego? A, nie rozmawiajmy już o nim. Wiesz, ja zawsze cię lubiłem. Nigdy bym ci czegoś takiego nie zrobił. Wiem, przepraszam, że ci niesłusznie oskarżyłam. To co, nie gniewasz się już? Nie, ale nie rozmawiajmy już o tym. Wszystko mnie już wystarczająco zdołowało. Oskar chciał wam coś powiedzieć. No nic, no przepraszam was obojga i ciebie to się w szczególności, naprawdę. Ja nie robię tego dlatego, że mi kazano, tylko naprawdę chcę was przeprosić. Oskar został zawieszony w prawach ucznia, a na najbliższej Radzie Pedagogicznej postanowimy, co dalej. No, dziękujemy ci bardzo. No, a co u ciebie? A już lepiej, dziękuję. Przepraszam was, muszę wrócić do rodziców Oskara. No. Do widzenia. Tośka, mogę cię odprowadzić? W sumie jak chcesz, tylko musiałabym iść po rzeczy do szatni. Ja bym tak nie potrafiła. Jak widzę jakiś wypadek, to od razu panikuję. Nie, tak ci się tylko wydaje. Układasz sobie wszystko w głowie i działasz jak w transie, tyle. Nie no, serio cię podziwiam. Może powinnaś pójść na medycynę? Nie, na medycynę nigdy. Zresztą wiesz, według mnie każdy, naprawdę każdy powinien udzielić pierwszej pomocy. To jest przecież... Darek trafił do szpitala z obrażeniami głowy. Gdyby nie pomoc Magdy, chłopak mógłby się wykrwawić. Już cię wypuścili ze szpitala? Tak, ale powiedzieli, że mam leżeć i poprosiłem tatę, żeby mnie podwiózł pod szkołę, bo mam coś dla ciebie. Ojej, dziękuję, ale nie musiałeś, naprawdę. Musiałem. Lekarz powiedział, że powinienem cię nosić na rękach za to, co dla mnie zrobiłaś. Także jeszcze raz dziękuję. Nie ma sprawy, naprawdę. Dobra, słuchaj, ja już muszę spadać, także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Nie ma za to, pa. Pa, hej. Hej. Wow. Jaka zmiana. No. Patryk z pierwszej B wpuszcza do sali szczura, żeby uniknąć dodatkowej lekcji chemii. A, szczur! Musimy uciekać! Głowiński, Stańko, 1-0. Mówiłem, że nie będzie żadnych zajęć wyrównawczych. Szczur ucieka z klasy i biega po całej szkole. Nasza szkoła jest wspaniała! Gimnazjum organizuje wybory Miss. Kandydatki za wszelką cenę chcą się pozbyć konkurencji. Zrobię wszystko, żeby wygrać te wybory. Karolina też nie jest jakaś święta, więc nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Patrycja wysyła z telefonu koleżanki erotyczną wiadomość do nauczyciela, który jest jurorem w konkursie. Wybucha afera. Nie! Jak mogłaś to zrobić?